Czy ktoś sobie potrafi wyobrazić 50 lat? Ile to jest? Bo ja nie potrafię, ale jak patrzę w kalendarz, to widzę, że poznałem się ze Świerszczykiem 50 lat temu. Byłem wtedy trochę młodszy, łatwo sobie wyobrazić, o te 50 lat. Chodziłem do pierwszej klasy i zostałem prenumeratorem Świerszczyka. Nie pamiętam, kto był tym dobroczyńcą, czy moi rodzice, czy pani w klasie, ale Świerszczyk był wtedy częścią rzeczywistości. To było oczywiste, że czyta się Świerszczyk. To, czym to było, to myślę sobie, że potrafię docenić pewnie dopiero teraz. Bo w Świerszczyku publikowali najlepsi polscy autorzy, ilustrowali go fantastyczni ilustratorzy. To, co się nazywa Polską Szkołą Ilustracji, miało swoje odzwierciedlenie w Świerszczyku. I to, co mi się wydaje zupełnie fantastyczne, to to, że ja teraz mam takie szczęście, że nie tylko mogę czytać Świerszczyk, ale mogę pisać dla niego. Świerszczyk na pewno jest takim miejscem teraz, podobnie jak wtedy, gdzie mogą się spotykać znowu świetni ilustratorzy, wspaniali autorzy. I bardzo się z tego cieszę, że ja jestem wśród nich. To jest naprawdę niezwykłe wyróżnienie. Cieszę się też, bo dzięki współpracy ze Świerszczykiem poznałem nowych bohaterów. Opublikowałem na prośbę Małgosi Węgrzewskiej, redaktor naczelnej, napisałem, a potem to zostało opublikowane, kilka opowiadań. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że może będzie tak, że właśnie pojawi się ktoś nowy. I ja tutaj w Świerszczyku poznałem dwa chochliki. Jeden ma na imię Psikus, drugi ma na imię Figiel. O nich piszę, ilustruję te opowiadania Ela Wasiuczyńska, co jest dla mnie ogromną też radością. I myślę sobie, że można się przy tych opowiadaniach no, trochę pośmiać. W ogóle mi się wydaje, że w życiu mamy naprawdę wiele powodów do radości, a może niektórych z nich nie dostrzegamy, bo to, co najważniejsze w życiu, także w życiu chochlików i w życiu naszym, rozgrywa się w codzienności. I pisząc, staram się to pokazać i do takiego patrzenia też zachęcić czytelników, młodszych i starszych. W opowieściach o chochlikach umieszczam pewne wątki autobiograficzne. To mówię, to jest dla historyków literatury, gdyby chcieli potem to wykorzystać. Otóż na przykład opowiadanie o tym, gdzie jeden chochlik bardzo lubi zmywać, a drugi bardzo lubi sprzątać. Natomiast, żeby było sprawiedliwie, jeden bardzo nie lubi zmywać, a drugi bardzo nie lubi sprzątać, tak się łatwo domyśleć. To jest właśnie oparte na faktach autentycznych, jak to się pięknie mówi. Nie powiem, z którym chochlikiem bardziej się identyfikuję, żeby nie zawstydzać może. Dzieci na spotkaniach autorskich pytają mnie czasami, którego z moich bohaterów najbardziej lubię, bo jest ich już trochę, prawda? Pan Kuleczka z Kaczką Katastrofą i Psem Pypciem, i nawet Mała Mucha Bzyk Bzyk, Wesoły Ryjek z rodzicami, Krasnale w Wielkich Kapeluszach, Profesor Kurzawka, Adiunkt Pas, no, czy Chochliki, z których mam nadzieję też będzie książka z tych opowiadań. No, więc to jest cała gromada. Każdy z tych bohaterów jest inny. Każdego z tych bohaterów lubię. Jakoś tak się składa, że nie umiem pisać o postaciach, których nie mógłbym polubić. Próbowałem. Jest taki pan Pineska, który występuje w kilku opowiadaniach jako postać drugoplanowa w opowiadaniach o panu Kuleczce. Próbowałem o nim napisać jako o kimś niesympatycznym bardzo, ale po mniej więcej trzech opowiadaniach go zacząłem lubić i padło, nie udało się.